Cześć, mam na imię Agata, to jest Wiki. Dzisiaj razem z Tobą będziemy robić trening całego ciała. Wykorzystamy sobie do tego nasze własne obciążenie oraz hantle. Mam nadzieję, że jesteś gotowa. Zaczynamy. Stajemy sobie w rozkroku, wyprostuj się, brzuch napnij i krążenia ramion. Na razie właściwie skupiamy się na samych barkach. Mocno je rozruszaj. Ok, i do przodu. Jeszcze kilka. Ok, opuszczamy ramiona i podnosimy same barki. Staraj się nie ruszać szyją, nie wysuwać szyi do przodu, brody. Jeszcze 3, 2 i 1. Ok, szeroko ramiona i wyciągamy na jedną i na drugą stronę. Nie pochylaj się do przodu przy tym ruchu. Cały czas. Prościutko. Jeszcze 3, 2, 1. Zatrzymaj na środku, wykonaj skłon na jedną i na drugą stronę. Jeszcze 4, 3, 2, 1. Ok, podnosimy ramiona do góry i wykonujemy skłon i wracamy. Mamy lekki rozkrok, może być trochę większy, trochę mniejszy. Ważne jest, żeby plecy były wyprostowane. Nawet nie musisz dotknąć ziemi. Jeszcze 2 razy. I ostatni, zostaw ręce u góry. Ok, łokcie na zewnątrz i przyciągamy kolano do łokcia. Staraj się nie garbić, nie pochylać do przodu. Skup się tylko na tym skręcie tułowia. Jeszcze 4, 3, 2 i 1. I oddajemy kick do przodu. Jeszcze 4, 3, 2 i 1. Ok, i podskoki. Jedna, druga noga. Ramiona pracują, plecy proste. I wyciągam rękę do góry. Hop, hop, hop. Ok, i truchcik. I krążenia. I obszernie. Dobra, zatrzymujemy w dole i w drugą stronę. Ok, zatrzymaj ręce szeroko. Zamykamy i otwieramy. Ok, i zatrzymujemy. Wracamy do rozkroku. Ramiona szeroko, skłon prawa ręka do lewej kostki. Pamiętaj o prostych plecach. Wzrok skieruj na jedną stronę, na bok i na drugą. Jeszcze 2 razy. Ok, zostaniemy. Przechodzimy do takiego głębokiego wypadu i prostujemy nogę wykroczną. Raz i góra. Tak jakbyś chciała wyprostować nogę z przodu. I hop. Jeszcze. Ostatni raz. Opieramy kolano na ziemi. Opieramy dłoń na płasko. Podnosimy wdech i wydech. Sięgamy w dół. Łokieć idzie w kierunku do kostki. Jeszcze. Jeszcze raz. Ok. Dobra. Podnosimy kolano, przechodzimy na drugą stronę, opieramy kolano i unosimy, prostujemy nogę wykroczną i wracamy w dół. Jeszcze raz, oprzyj kolano, unieś rękę do góry i sięgamy w dół i otwórz.
jeszcze. Ostatni raz. Tu. Ok. Dobra, dostawiamy nogę. Okrągłe plecy, ugięte nogi i powoli rolujemy. Ściągnij łopatki, wyprostuj się i głęboko wdech. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Ok, rozgrzewka zrobiona, przechodzimy do treningu. Wykonamy sobie dwa ćwiczenia w trzech seriach. Będziemy robić je przez 45 sekund i mamy 10 sekund przerwy. Uwaga, włączam nasz timer, chwytamy hantlę pod chwytem, wykonujemy przysiad, ugięcie ramion i wracamy do pozycji wyjściowej. I góra. Staraj się nie zadzierać głowy w ten sposób. Brodę trzymaj lekko do siebie, tak żeby głowa, szyja i plecy stanowiły prostą linię. Pamiętaj o ściągniętych łopatkach, żeby nie, te barki nam nie wisiały w dół. Grzbiet ładnie prosto. Jeszcze. 4 sekundki. Dobrze, ostatni raz. Prostujemy się. Mamy 10 sekund przerwy. Ja już pokażę ćwiczenie. Wybiegnę trochę do przodu. Wyciskamy jedna, druga ręka i obydwie. Uwaga. Zaczynamy. Prawa, lewa i obie ręce. Dwa i hop. Spokojnie pracujemy, nie pędzimy. 45 sekund. Staraj się, żeby te łokcie nie opadały w dół. Mogą być na wysokości linii barków albo troszeczkę niżej. Wtedy nadal mamy fajnie napięte ramiona, ale nie za nisko. Hop, jeszcze chwilę. 5 sekund. Ostatni raz do góry. Hop. Ok. 10 sekund odpoczynku i wracamy do naszego przysiadu z uginaniem ramion. Lekki rozkrok, nie za wielki. Zaczynamy. Raz i w górę. Trzymaj prosto plecy. Nasze hantle ważą po 2 kg. Myślę, że to jest taki umiarkowany ciężar, jeżeli chodzi o te ćwiczenia. Myślę, że z większym wiele z Was by sobie też poradziło. Ale rekomenduję hantle nie lżejsze niż kilogram, nawet dla takiej bardzo początkującej osoby. Dobrze. Ok, 10 sekund przerwy. I już powoli się ustawiamy. Podnosimy łokcie do wysokości barków i zaczynamy. Prawa, hop, lewa i obie. I w górę. Spokojnie do góry. Nie jest na czas. Możesz oczywiście robić nawet wolniej niż ja. Ścigi. Liczy się, żeby zrobione dokładnie i żebyś czuła, co pracuje. A tutaj pracują nam barki. Staraj się nie napinać szyi. Ostatni raz do góry. Hop. Dobrze. Świetnie. I jeszcze raz powtórzymy sobie przysiad. Możemy się powoli ustawiać. Ściągnij łopatki, brzuch trzymaj do siebie i zaczynamy. Kiedy jestem w zole, to właśnie na Was nie patrzę, dlatego że chcę, żeby ta głowa była dobrze ułożona, żeby nie była zadarta. Hop. Jeszcze 10 sekund. Mocno zginasz biodra,
Szeroko prowadzisz kolana. Jeszcze raz. Okej, świetnie. 10 sekund i wyciskanie. Już unosimy. Ściągnij łopatki, długa szyja i zaczynamy. Prawa, lewa i obie, hop. Raz i dwa i obie. I jeszcze. Jeszcze momencik i będzie przed nami jeszcze jedna seria tych samych ćwiczeń. O, jeszcze raz zrobię. Okej. Dobrze, jeszcze raz. Fajnie, już się zrobiło ciepło. Już czuję, że się trochę rozgrzałam. Zaczynamy. Hop. Dwa, trzy i góra. Pamiętaj o plecach wyprostowanych. Tak, gdzie musimy przytrzymać przysiad, to jest bardzo ważne. Cała stopa jest oparta na podłodze. Nie przenosimy ciężaru ciała na przednią część stopy. Jeszcze 10 sekund. Ściągnięte pięknie łopatki. Okej, dobrze. Dobra, poczekamy w pozycji. Unosimy łokcie do linii barków i od prawej ręki zaczynamy. Hop, raz, dwa i obie. I do góry. Płynna praca, nie za szybka, lepiej wziąć cięższe obciążenie niż przyspieszać. Jeszcze raz, dwa i obie, hop. Dobrze, super, pierwsza część zrobiona, łyczek wody i zabieramy się za kolejną. W drugiej części mamy ćwiczenia na jedną i drugą stronę i jedno ćwiczenie na macie, będzie to pompka. Uwaga, włączam nasz czas. Zaczynamy. Wznos nogi do góry, wyprost i wracamy. Okej, zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Nie chcę, żebyś się mocno przechylała. Jeżeli nie możesz podnieść bardzo wysoko nogi do linii biodra, to lepiej zrób to niżej, ale bez takiego w ten sposób przechylania się do boku. Nie chcemy tego. Podnosimy nogę. Raz, dwa, trzy i wracamy. Staraj się wysoko stopę prowadzić i ten kopniak ma nie być taki na bok, tylko ma być na płaszczyźnie, w ten sposób wykonany. Jeszcze 10 sekund. Jeszcze raz. Ostatni. Ok, sekunda na zmianę strony. I to samo druga noga. Uwaga. Stań na lekko ugiętej nodze i zaczynamy. Raz, dwa, trzy i wracamy. Raz, dwa, trzy i w dół. Jeszcze chwilę. Spokojnie, nie za szybko. Tutaj chcemy w górze tą nogę przytrzymać jak najdłużej, żeby to nie było tak. Podnoszę, szybko kopię i już wracam. Tutaj chcemy trzymać napięty pośladek. Jeszcze kilka sekund. Dobrze, ok. I schodzimy sobie do podporu. Wykonamy dwie pompki. I po tych dwóch pompkach jeden raz wyciągamy tułów do tyłu. Ok, zaczynamy. Raz i góra. Dwa i wyciągnij do tyłu.
I już. Raz i dwa. I wyciągamy do dna. Raz i dwa. Jeżeli jesteś bardziej początkująca albo pompka sprawia Ci duży problem, możesz ten czas wyciągnięcia tutaj do tyłu wydłużyć sobie. Raz i dwa. Ok, super. Fajnie. To jest jedno z tych ćwiczeń całego ciała, które mimo że bez obciążenia to jest wymagające. Ok, i zaczynamy wznos. Raz, dwa, trzy i wracamy. Wysoko, dwa, trzy i wróć. Nie spieszymy się. Wysoko podciągamy kolano, mocno pośladek napięty. I jeszcze hop. Super czuć, jeżeli się robi naprawdę tak w skupieniu i dokładnie, bo to ćwiczenia można zrobić mega na byle jak, ale można też zrobić tak, że fajnie pali. Uwaga, 3 sekundki jeszcze i zaczynamy. Hop, góra. Raz, dwa, trzy i wracamy. Jak najmniej tego pochylania tułowia do boku, tak jakbym tutaj stała przy ścianie. Jeszcze hop. Trzymamy brzuch, nie wyginamy się w łuk. I ostatni raz. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ok, dobra, możemy schodzić do naszej pompki. Uwaga, 3 sekundki i zaczynamy. Pompka. Hop. Raz i dwa. A może jesteś osobą bardziej zaawansowaną, możesz robić same pompki, bez tego wyciągnięcia. Jak najbardziej. Jestem za. Raz i dwa. I wyciągamy tył. Raz i dwa. I daleko. Raz. Fajnie, wstajemy. I wraca nasza lewa noga do ćwiczenia. Uwaga, zaczynamy. Raz, dwa, trzy i dół. Tak byśmy miały lekko wypięty ten jeden pośladek, wypięty do tyłu. Pamiętaj, że przy podnoszeniu nie pogłębiasz tego skłonu. Chcesz stać cały czas w jednej pozycji i wysoko stopa. Stopa nie idzie dołem, tylko stopa idzie na wysokości kolana. Jeżeli masz problem z równowagą, spokojnie możesz sobie stanąć przy jakimś krześle. Dobrze, jeszcze raz. Dobra, ok, fajnie. I druga strona. Stajemy już, brzuch, plecy, lekko ugięte kolano, góra, dwa, trzy i wróć. Raz, dwa, trzy i wracamy. Trzy i dół. Jeszcze chwila, ale naprawdę takie ćwiczenie wydaje się niepozorne, ale fajnie pali. Jeszcze raz, dwa, trzy. Ok, schodzimy do pompki. Ok, i już zaczynamy. Hop. Raz i
2, wyciągamy tył. Jeszcze. Ostatnie 10 sekund. Ok, super. Druga część zrobiona. Łyczek wody i przechodzimy dalej. W trzeciej serii wykonamy sobie znowu dwa ćwiczenia. Pierwsze z nich to będzie takie przeniesienie ciężaru na dwie strony i dostawiamy. I to samo robimy w jedną i drugą stronę. Zaczynamy. Hop. Raz, dwa i dostawiamy. Do kostki i dostawiamy. Pamiętaj, żeby tutaj bezwzględnie trzymać wyprostowane plecy, ściągnięte łopatki. Spokojnie. Ale nie zamulamy. Schodź nisko, tak jakbyś schodziła do przysiadu. Jeszcze raz. Dobrze. Dostaw. Drugie ćwiczenie. Stajemy sobie w takim opadzie tułowia. Podciągamy łokcie. Trzymamy proste plecy. Czyli ani nie wyginamy się, ani nie garbimy. Podciągnij łokcie i wyprosty ramion. Tył. I uginamy. I spokojnie. 45 sekund pracy w tym ćwiczeniu. Góra i dół. Ściągnięte pięknie łopatki. Łokcie się nie ruszają z miejsca w ten sposób. Łokcie trzymamy cały czas jednakowo. I tylko prostujemy rękę. Nic więcej się nie powinno dziać. Ok? Fajnie. I wracamy do rozkroku. Zaczynamy sobie od zejścia do jednego boku i raz, dwa i do góry. Cały czas trzymaj ściągnięte łopatki. Nie chcę, żeby to sięganie w dół wynikało z garbienia się. Tutaj pięknie skręcamy się na jedną i na drugą stronę. Hop. Hop. Ok, fajnie. I wracamy do naszego wyprostu. Złapiemy jeszcze kilka oddechów, bo po tym pierwszym ćwiczeniu ewidentnie to tętno trochę nam przyspiesza. I zaczynamy. Wyprost. Teraz i wróć. Trzymamy pięknie łokcie w miejscu. Raz. I tutaj wydech. Chwileczkę. Zostało nam 10 sekund. Dobrze. Ok. Wraca pierwsze ćwiczenie. Korzystaj z przerwy. Wstań z kroku. Wyprostuj się. Pamiętaj o brzuchu i zaczynamy. Raz. Dwa i w górę.
10 sekund. Świetnie. Ok. Jest, łapiemy oddech. Ok. I schodzimy do opadu. Podciągamy łokcie i zaczynamy. Hop. Raz. Trzy. I spokojnie, nie za szybko. Tutaj w górze staramy się troszeczkę dłużej zatrzymać. Stop. I stop. Tam, gdzie jest najciężej, tam chcemy wykorzystać. Ostatnie 5 sekund. Ok, świetnie. Kolejna część za nami. Przechodzimy dalej. Przechodzimy do kolejnej części i tutaj sobie już zrobimy obydwa ćwiczenia na macie. Pierwsze z nich to będzie w klęku podpartym wznos nogi i 3 razy robimy wyprost do jednej strony, potem zmieniamy na drugą. Ok, uwaga, ustawiamy się i wykonujemy ćwiczenie przez 45 sekund i gotowa? Zaczynamy. Plecy proste, brzuch trzymaj, podnosimy i jest raz, dwa, trzy i zmieniamy na drugą nogę. Do góry hop. Raz, dwa, trzy i zmiana. Raz. Pamiętaj, żeby trzymać to kolano tutaj jak najwyżej przez wszystkie te 3 powtórzenia. Dwa, trzy, bo to jest cała trudność tego ćwiczenia. Jeżeli ta noga nam spadnie w dół, to będzie słabizna. I trzy. Zmiana. Hop. Raz. Dwa. Trzy. I staraj się robić te kopniaki tak, żeby się nie bujać. Na przykład w ten sposób. Hop. 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 Tak? Ok. Dobra. Bierzemy sobie handflyer. Teraz już używam lżejszego. On ma 1,5 kg. Przyciągamy łokieć do kolana i wyciągamy daleko od siebie. Uwaga, zaczynamy. Hop. Raz i wracamy. I wysoko unieś tą rękę do linii tułowia. Hop. Hop. Spokojnie. Cały czas trzymamy brzuch. Nie chcemy, żeby tutaj się pojawiały nam jakieś wygięcia w jedną i w drugą stronę. Głowa jest przedłużeniem pleców. Nie zadzieramy jej. Lepiej spojrzeć w bok, niż zadzierać w ten sposób. Jeszcze raz. Dobra, super. 10 sekund przerwy. Ja sobie nawet stanę, żeby nadgarstki odpoczęły, bo jednak tutaj sporo czasu jesteśmy w tym podporze. I druga ręka. Uwaga, wyciągamy daleko przód. Raz i do siebie dwa. Hop i wracamy. Wysoko. Pamiętaj, żeby ten bark był daleko od ucha, żeby były pięknie ściągnięte łopatki. I wysoko. Wydech dajemy, kiedy ta ręka jest w najwyższym położeniu. Jeszcze 4 sekundki. Ok, dobrze. Mamy, fajnie, sekunda odpoczynku i wracamy do podporu i do tych kików po 3 razy na stronę. Uwaga, lewa ręka start, noga start. Raz, dwa i trzy. Zmieniamy, hop. Raz, dwa i trzy. Dwa. Uwielbiam to ćwiczenie. W ogóle uwielbiam takie ćwiczenia, które są tylko z ciężarem własnego ciała, a dają mega popalić. To jest jedno z nich. Jeżeli byśmy tutaj przytrzymały tą nogę jeszcze dłużej, to
już jest aż ciężko do wykonania. Dobra, ok, mamy je porównane na obie nogi. Sekunda odpoczynku. Bierzemy hantla w lewą dłoń i wyciągamy daleko do przodu. Hop. I raz. I pięknie brzuch trzymaj. Trzy. Pięć. Dziewięć. I wysoko. Hop. Jeszcze momencik. Naprawdę ten trening zaczął się tak, powiedziałabym, niepozornie, a teraz ledwo, ledwo, ale super, o to chodzi. Ok, fajnie, jeszcze raz, jest. Sekunda odpoczynku dla nadgarstków i zmienimy sobie. Pracujemy teraz drugą ręką. Uwaga, wyciągamy, hop, raz. Cały czas płynna praca, bez zatrzymywania. Jeżeli na przykład masz cięższego hantla i w trakcie byś już nie dawała rady, to szybko go odłóż i zrób ćwiczenie o, w ten sposób, bez niczego. Jeszcze. Ok, świetnie. I wracamy jeszcze raz, będzie jeszcze tylko jedna seria. Nasze kopniaki na dwie strony. Uwaga, podpór, zaczynamy. 3, 2, 1, zmiana. Pamiętaj o prostych plecach. 1, staraj się to kolano trzymać jak najwyżej. Najlepiej do linii biodra. 2 i 3. Jeśli masz ochotę, to po tym treningu jak najbardziej możesz sobie dodać cardio, bo to jest trening, który bardziej pomoże nam, ok, mamy na obie strony, bardziej pomoże nam wyrzeźbić sylwetkę, a jeżeli dodatkowo potrzebujemy jeszcze spalić trochę tkanki tłuszczowej, to jak najbardziej trening cardio tu będzie przydatny. Ok, uwaga, wyciągamy daleko i wracamy. Tutaj oprócz tego, że pięknie nam pracuje grzbiet, to super. Zaangażowany jest też pośladek. I jeżeli właściwie robimy to, czuć też brzuch, bo on przez całe ćwiczenie musi być dość mocno napięty, żeby utrzymywać nam tą postawę. Wytrzymaj. Jeżeli w trakcie będzie już za ciężko z hantlem, możesz kontynuować bez niego. Ale nie ma opcji, że nie robisz nic. Na pewno dasz sobie radę. Ok, jeszcze raz, ok, super. I ostatni raz, już tylko prawa ręka z lewą nogą. Uwaga, jest pozycja i wyciągamy, hop. Wysoko ręka, dopnij do góry. Nie spieszymy się. Wiem, że jest taka pokusa, że o, może zrobię szybciej. Szybciej zleci, ale chcemy tu wykorzystać tą fazę, gdzie dopinamy mięśnie. Czyli tu do góry, jak najładniej, jak najdłużej. Ostatnie, hop. Hop, i jeszcze raz. Ok, świetnie. Została nam tylko jeszcze jedna część. Łyczek wody. I przechodzimy do niej.
W ostatniej części wykonamy sobie dwa ćwiczenia. Jedno z nich jest świetne na pośladki, na tył uda, a drugie jest na brzuch. I obydwa wykonamy sobie w leżeniu na macie. Uwaga, włączam timer, szybko pokazuję, jest wznos, wyprost i zmieniamy nogę. Uwaga, biodra do góry raz, noga dwa, trzy, cztery, odstawiamy i raz, dwa, trzy, cały czas wysoko biodra trzymaj. Dwa, trzy, staraj się, żeby kolce biodrowe były cały czas na jednej wysokości, żeby się te biodra nie przechylały na żadną stronę. Stopa najlepiej, żeby tutaj była flex, czyli palce zadarte. Jeszcze chwilkę. Ok, dobrze. I kładziemy się. Zabieramy dłonie za głowę. I wykonujemy trzy zmiany. Raz, dwa, trzy i spięcie. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy i spięcie. I do przodu. Przez 45 sekund. Jest dosyć trudne ćwiczenie. Myślę, że zapewni nam tutaj odpowiednie doznania w tym treningu, jeśli chodzi o mięśnie brzucha. I spięcie. Dobrze, wracamy do leżenia i wracamy ze wznosem bioder. Uwaga, do góry i naprzemiennie jest raz, wyprost, dwa, trzy i zmieniamy nogę. Największa trudność w tym ćwiczeniu to jest właśnie utrzymanie tych bioder wysoko i na tym nam zależy i tobie też powinno, bo to ćwiczenie, jeżeli zrobisz tak niziutko trzymając biodra, no to umówmy się, ale jest po prostu ściemą. Wysoko i zmieniamy. Większość ćwiczeń, jeżeli gdzieś tam ta poprawność nie jest do końca taka, jak powinna, stają się po prostu za łatwe. I czasami nawet zamiast stosować... Ok, super. Zamiast stosować dodatkowe obciążenia, warto po prostu skupić się na tym, żeby dopracować naszą technikę i wtedy się okazuje, że są efekty fajne. Ok, i uwaga. Raz, dwa, trzy i spinamy. Raz, dwa, trzy i do przodu. Jeszcze. Ok, super. Sekunda odpoczynku. Bardzo fajnie przyć mięśnie. Jeżeli jesteś bardziej początkująca, możesz sobie zrobić naprzemiennie jedna i druga noga. Wtedy jest dużo łatwiej. Ok, dobra, wracamy. Biodra góra i zaczynamy. Raz, dwa, trzy i zmień. Wysoko trzymaj brzuch. Trzymaj żebra do siebie i wysoko dopinaj te pośladki, mocno unieś do góry. Spokojnie. I tutaj staramy się przytrzymać chociaż pół sekundy tą nogę we wznosie. Ok, świetnie. Kładziemy się. Dłonie za głową. Ustawiamy sobie nogi w naszej pozycji. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy.
i wychylenie do przodu. I daleko spięcie. Jeszcze ostatnie powtórzenia i to będzie koniec całego treningu. Dwa, trzy i spięcie. Ok, świetnie. Mamy zrobione trzy serie i od razu sobie zrobimy takie szybkie, fajne rozciąganie. Tak jak jesteśmy, siadamy sobie w siadzie prostym. Ściągnij łopatki i spróbuj sięgnąć albo do tutaj do piszczeli, albo do kostki, albo do stóp. Pamiętaj, żeby cały czas żebyś się starała wyprostować te plecy. Ok, ugnij jedną nogę, zabierz stopę do wewnętrznej części uda, oprzyj dłoń i wyciągnij długi bok. Dobra, i siadamy, zmienimy sobie, druga noga ugięta, opieramy sobie dłoń i wykonujemy wznos. Dobrze, i przejdziemy sobie teraz do klęku. Nogi mamy w lekkim rozkroku kolana, brzuch sobie kładziemy między uda i wyciągamy daleko do przodu dłonie. Ok, i wracamy do klęku, wyciągnij kolano do przodu, przyciągnij piętę do pośladka. Nie będzie długie rozciąganie, takie podstawowe. Na moim kanale znajdziesz takie dłuższe zestawy również. Oczywiście gorąco polecam. Tutaj zawsze Wam chcę pokazać chociaż takie minimum, żeby mieć pewność, że coś będzie zrobione. Zmiana na nogę drugą i pięta do pośladka. Jeżeli masz problemy właśnie z tą mobilnością, czujesz, że te mięśnie są poprzykurczane, to jak najbardziej warto poświęcić więcej czasu na to rozciąganie. Jeżeli wszystko jest ok, jeżeli Twoje zakresy ruchu są w normie, to jak najbardziej możesz zrobić takie rozciąganie trochę bardziej skondensowane. Ok, okrągłe plecy, grzbiet wyciągnij do sufitu i w klęsłę puszczamy luźno. Ok, i jeszcze dwa razy wdech, wyciągnij do sufitu i wracamy. Jeszcze raz wdech. Ok, i wyprostuj się, przechodzimy do klęku i dajemy duży krok. I jeszcze tutaj fajnie sobie te biodra otworzymy. Ładnie plecy prosto. Dobra, i teraz dłonie rozciągamy. Klatkę piersiową. Dobrze, i zmienimy sobie. Najpierw druga noga do dużego kroku. I znowu dłonie do siebie skierowane i rozciągamy. Dobrze, wracamy. Możesz sobie usiąść na piętach, spleć dłonie i wyciągnij nad głowę. Barki są odsunięte od głowy. Dobrze, i teraz chwyć za łokieć. Dłoń dotyka tutaj z tyłu między łopatkami. I zmiana, druga strona. Nie pochylaj głowy w przód. Dobra, ok, opuszczamy ręce i wdech. Podnosimy się do klęku i wydech, siadamy. I jeszcze dwa razy wdech. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Ok, rozciąganie zrobione.
Dziękuję Tobie, dziękuję Wiki, że ze mną tutaj ćwiczyła. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Daj mi koniecznie znać, co myślisz o tym treningu i czy będziesz do niego wracać. I mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Cześć!